są zadowalające, także nie ma na co czekać. My jedziemy fendem, a tata jedzie z przodu Newfoundlandem z przyczepą 31, więc zdążyliśmy załadować, ale to nic, mamy jeszcze czas. Ci, co się powstrzymali, moim zdaniem są wygrani, bo dużo na tym zyskają. No i co? No i jedziemy. Jedziemy, mamy już niedaleko. I przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że ceny nawozów tak poszybowały w górę. Dzisiaj słyszałam, że mocznik jest już po 7000 i jest nieosiągalny. Więc ten sezon będzie dosyć ciekawy. No takie mamy czasy. Takie nastały czasy, mamy już niedaleko. Już jesteśmy w danej miejscowości. To jest właśnie skór, więc mamy już jesteśmy na miejscu. Tata przed nami. Malutkim smerfem. Czemu malutkim? Bo jest najmniejszy. No jak to strąg? No i zajeżdżamy w kolejkę na wagę. I oczywiście do kiprowania też jest kolejka. Niestety. Milionerka. Dokładnie. Więcej niż 1000 słów. Ale kolejka. O, nawóz. Nawóz pakują. Bogaty ludzie, patrz. Jak na nawóz ich stać, to znaczy, że bogaty gość. Kiedyś liczył się ładny samochód. Czy też na gospodarstwie ciągnik. Patrzcie, jaka marnacja. Tak nie może być. Spokojnie to się pozbiera. Ważne, że wszystko zważone. Teraz pan dykaj się automatycznie, popatrzcie, podnosi. Bezdotykowo. Wiecie, my mamy od tego ludzi. Po co się przemęczyć? Spaceruje sobie pani gospodyni. Jakieś selfiaki z zestawem. O tak, tak właśnie to wygląda. Sytuacja na skupie opanowana. Zdążyłyśmy przed zamknięciem. Nie chcieli nas puścić, ale... Weronika... Pani się zlitowała. Tak, jak Weronika zobaczyły to na ładne oczy. Po waszych namowach założyliśmy sobie TikToka. Proszę bardzo, możecie sobie znaleźć, proszę zostawiać obserwacje, jak to się nazywa na TikToku? Tak, obserwacje. Także to jest konto Weroniki. A tutaj mamy konto Marlenki.
nie jest ciężko zapamiętać imię, nazwisko, podobnie u Weroniki, także wbijajcie. Będzie nam bardzo miło. Tak. Motywacja do nagrywania. Także kolejne social media objęte przez gier załogę. Dokładnie. To już jesteśmy niedaleko. To się zasłaniamy, żeby nas nie widzieli. Tak trochę głupio. Każdy patrzy, a my z telefonami nagrywamy sobie. Ale panowie się do nas ładnie uśmiechają, także... Oczka puszczają. Dokładnie tak. Nie jest źle, bo nawet teraz się uśmiechają. A już się odwrócili, jak zobaczyli telefon. Mamy piękne słoneczko, to znaczy, że wiosna się zaczyna. Jeszcze tylko dotknąć i wjeżdżamy w pole. Dokładnie. Rozładowane, fakturka w łapce. O, uważaj na szybkę. Także się pakujemy i wracamy do domu. Drogi od razu ładniejsze. To na pewno. No, ostatnia prosta i będziemy w domku. Zboże już strzelane. Także pewnie jutro gonimy z następnym składem. Albo i nie. Albo i nie, zobaczymy. Tatuś zadecyduje, podejmie ostateczną decyzję. No i jednak troszkę się boimy, że ta cena może spaść, że porty na przykład mogą zostać zamknięte, bo niektóre kraje już to zrobiły, a wtedy wiadomo, cena spadnie. Może być i też wyższa cena, zobaczymy, najwyżej stracimy, ale tak. Trudno, ryzykuje się. Tak, to już jest to rolnictwo. Rolnictwo to dosyć ryzykowna branża, jak pracuje się na etacie, to ma się tą stałą płacę, a sprzedając płody rolne, jest jak jest, loteria w sumie. Miałam to samo mówić. Czytamy sobie w myślach. Więc u nas cena jest satysfakcjonująca. Dawajcie znać, co robicie wy ze zbożem. Czy sprzedaliście, czy nadal będziecie czekać na podwyżkę jeszcze zboża. My w sumie zobaczymy. Część sprzedamy. Dopiero jak Werka wspomniała na początku, my dopiero zaczynamy wywózkę zboża u siebie. Więc będziemy obserwować, co będzie się działo na rynku. Coś jeszcze dodasz? Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, lajkujcie, tak jak zwykle. Każdy będzie szczęśliwy, wyjmę.
Tak, tym bardziej, że zbliżamy się już do 100 tysięcy subskrypcji. Jest nam bardzo miło, że już tyle osób śledzi nasz kanał, nasze poczynania na gospodarstwie. Także będziemy już kończyć. Dokładnie. Jesteśmy już bliziutko domu. Także nie będziemy już przedłużać. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!